Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku specjalnie dla Was podsumuję Ligę Mistrzów. Skomentuję dla Was spotkanie Chelsea-Londyn kontra Borussia Dortmund. Powiem Wam szczerze, że to spotkanie usatysfakcjonowało mnie. Jestem w pełni zadowolony. Bardzo mi się podobało, bo klub z Londynu zwyciężył w tym meczu 2-0. Borussia Dortmund była strasznie nieskuteczna. Szkoda mi tych niewykorzystanych sytuacji Wolfa i także Jude Bellinghama, a także Royce'a z pierwszej połowy. Ale o dziwo, to dzisiaj właśnie drużyna Grahama Pottera była zdecydowanie lepsza i przede wszystkim skuteczniejsza, choć w tej drugiej połowie w kilku sytuacjach brakowało takiej finalizacji. Ten mecz był godny Ligi Mistrzów. Warto tutaj nadmienić, że Londyńczycy po raz pierwszy od grudnia byli w stanie zdobyć 2 gole. No, drużyna Grahama Pottera powoli jakby wychodzi z kryzysu. Powiem Wam szczerze, że przed tym spotkaniem mi się wydawało, że to właśnie drużyna Tercicza awansuje do kolejnej rundy, no bo przecież klub z Dortmundu miał przecież taką serię od początku nowego roku, że 10 spotkań z rzędu nie przegrali. Dotrzymują równego kroku Bayernowi Monachium w Bundeslidze. No ale grali dzisiaj bez Ademiego, plus do tego byli nieskuteczni. To wszystko spowodowało, że jednak Chelsea Londyn zwyciężyła i jakby tą zakończyła fenomenalną serię Borussii Dortmund, a The Blues rozpoczęli swoją. Zobaczcie, jak nieraz jest ważne, żeby właśnie zwyciężyć, odnieść wygraną, tak jak w Premier League właśnie The Blues w ostatnim czasie potrafili wygrać z Leeds United 1-0. A pamiętacie, że mieli taką serię przegranych. Przegrywali ważne spotkanie z Tottenhamem, ale dzień przed Ligą Mistrzów potrafili wygrać i także najważniejsze jest to, że byli na pewnego rodzaju musiku. Mieli taki nóż na gardle, bo gdyby Chelsea Londyn przegrało to spotkanie, to by mieli problemy finansowe, niewykluczone, że właśnie biorąc pod uwagę te całe finansowe fair play i to wszystko by spowodowało, że The Blues po tym jak poczynili te transfery, wypożyczyli George'a Felixa, kupili Mudryka i wielu, wielu innych zawodników, mieliby właśnie problemy z grą w europejskich pucharach. A teraz, mimo tego, że tracą 11 punktów w Premier League do Tottenhamu, do tego czwartego miejsca, które gwarantuje udział w Lidze Mistrzów, myślę, że to zwycięstwo z Borussią Dortmund, The Blues, jakby nakręci i spowoduje, że ten zespół będzie grał zdecydowanie lepiej w kolejnych jakby spotkaniach. Można powiedzieć, że Graham Potter jakby uratował swoją posadę, bo tym Boyle, co prawda, jest cierpliwym człowiekiem, no ale po tym jak zainwestował prawie 330 milionów w transfery i w wielu zawodników, to jednak oczekuje, tak jak kiedyś Roman Abramowicz, zwycięstw i sukcesów. A najbliższą, bym powiedział, najłatwiejszą drogą do tego, aby grać w przyszłym roku znów w Champions League, no to bez dwóch zdań jest Liga Mistrzów i zwyciężanie, no bo w Premier League moim zdaniem będzie ciężko dogonić Tottenham i Wielką Czwórkę, tym bardziej, że The Blues zajmują 10. miejsce. Murdyk rozczarowuje. No i przede wszystkim ta finalizacja najważniejsza jest, bo mimo tego, że Chelsea po takiej długiej przerwie potrafi jakby wygrać 2-0, to dalej mieli kilka sytuacji, gdzie powinni jakby lepiej zdecydowanie grać. No jeżeli to się wszystko nie poprawi, no to ja nie wróżę w kolejnej rundzie, w ćwierćfinale drużynie Grahama Pottera
bym powiedział, no, zwycięstw. Także warto tutaj podkreślić, że Sterling i Havertz to są najskuteczniejsi zawodnicy, a oni przecież nie mają dwucyfrowych liczb, tylko strzelili kilka goli. Zresztą ten gol na 1-0 Sterlinga, no to był trochę taki, bym powiedział, fartowny. Widzieliście tą sytuację, no warto tu podkreślić, że Chilwell bardzo ładnie podał, no i Sterling w pierwszym momencie tak źle przyjął i przez to zmylił Royce'a i zdobył tego gola na 1-0 po pierwszej połowie. Szkoda, że właśnie Royce w tej pierwszej połówce nie zdobył bramki nie zdobył w ostatnim czasie w Bundeslidze. Dogonił Zorka i stał się właśnie tym, jest drugim najskuteczniejszym zawodnikiem Borussii Dortmund w historii. Gdyby nie te wszystkie kontuzje, które go prześladowywały, to już by dawno byłby tym numerem jeden. Ale wracając do tego meczu, druga połowa wyglądała tak, że The Blues jakby chcieli no szybko podwyższyć ten wynik i udało się. No i był ten rzut karny Havertza, no jak to na Niemca przystało, który mnie od początku, kiedy właśnie jest zawodnikiem Chelsea Londyn, rozczarowuje mnie już za czasów Tuchela. Powiem wam szczerze, no rozczarowywał mnie, no i ten piłkarz nie wykorzystał za pierwszym razem rzutu karnego, no ale miał szczęście, że sędzia zarządził jeszcze raz wykonywanie tego stałego fragmentu gry, no i tym razem Niemiec nie pomylił się i wyprowadził The Blues na 2-0. I warto tutaj właśnie podkreślić, że klub z Londynu wyrównał rekord Real Madrid i FC Barcelony i potrafił po raz piąty awansować do kolejnej rundy, do ćwierćfinału, po tym jak przegrał pierwszy mecz. Ale to nie był jedyny rekord, bym powiedział, w tym spotkaniu. Warto tutaj nadmienić, że Sterling strzelił 27 gola w Champions League. Moi drodzy, powoli ten były zawodnik Liverpoolu goni Wayne'a Rooney'a, legendarny napastnik Manchesteru United, w Lidze Mistrzów strzelił 30 goli. No to na pewno jest to wielkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o drużynę Terticia, bo tak jak wam mówiłem, Borussia po tym jak sprzedali Haalanda, no to jednak w tym sezonie ta drużyna zachwyca, no bo potrafi utrzymać kroku Bayernowi Monachium. Niedługo zbliża się Der Klassiker, moi drodzy. I szkoda, że ta drużyna jednak nie awansowała do kolejnej rundy, no ale powiedzmy sobie szczerze, no nie byli skuteczni. Bellingham powinien wykorzystać tą sytuację, którą miał, źle przymierzył. W pierwszej połowie grał tak sobie, w drugiej już zdecydowanie lepiej, ale ja odniosłem jednak wrażenie, że ten piłkarz, reprezentant Anglii, chciał pokazać się w Londynie, w swoim kraju, i to spowodowało, że nie grał na tym wysokim poziomie, nie grał tak jak zwykle, nie prezentował takiej wysokiej formy przebojowości, nie było tego błysku, to co widzimy regularnie oglądając ligę niemiecką. Jestem ciekaw waszego zdania, czy także macie podobne zdanie do mojego odnośnie dyspozycji dzisiejszej Bellingama. Warto także nadmienić, że Wolf, szkoda, że nie wykorzystał tej sytuacji, przymierzył, strzelił Kepa, fenomenalnie zachował się i obronił ten hiszpański bramkarz. Tutaj warto docenić dyspozycję Chelsea Londyn, no bo przyzwyczailiśmy się do tego, że Londyńczycy zwykle tracili dosyć często grali rzadko na zero. Tak, Silva tym razem nie mógł grać, także warto tutaj jest podkreślić, że no jednak ta defensywa, mimo tego, że ten podstawowy Brazylijczyk no nie grał w pierwszym składzie, to jednak gra Londyńczyków w defensywie mogła się podobać. Podobnie także, jeżeli chodzi o Borussię Dortmund, to Ademi nie mógł
zagrać, co według mnie było wielkim osłabieniem zespołu z Zagłębia Rury, bo jeszcze Alert, jeszcze po tym jak, no jeszcze nie wrócił do tej fenomenalnej formy, którą prezentował będąc zawodnikiem Ajaxu Amsterdam w zeszłym sezonie, ten piłkarz jakby potrzebuje jeszcze kilka, bym powiedział, miesięcy, żeby wrócić do tej fenomenalnej formy. Tutaj patrzę na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie te spotkanie. Kto was zachwycił, kto was rozczarował. Tutaj jeszcze spojrzę na statystyki. No jednak powiem wam szczerze, że tutaj ja jestem rozczarowany, bo po tym jak właśnie Borussia Dortmund wygrała pierwsze spotkanie 1-0, liczyłem na to, że jednak Reus poprowadzi zespół niemiecki do kolejnej rundy, że jakby to spotkanie będzie pewnego rodzaju ostatnim, jednym z ostatnich spotkań Grahama Pottera, a jednak ten trener, będąc, powiedzmy sobie szczerze, no, na musiku, potrafił odnieść zwycięstwo. Zresztą przed tym spotkaniem na konferencji prasowej jakby próbował z piłkarzy zdjąć presję. No i tacy piłkarze jak właśnie właśnie Enzo Fernandez, Kovacevic czy także do tego Jorge Felix, no potrafili jakby no, wziąć na swoje barki to wszystko i zwyciężyć, awansować do kolejnej rundy, wygrać 2-0. No bo tak jak wam mówiłem, Chelsea Londyn była na musiku, bo gdyby nie awansowali do kolejnej rundy, to by no, byłyby problemy finansowe. Teraz ich nie będzie, ale to dalej jednak ta drużyna mnie nie zachwyca i nie są dla mnie faworytem do wygrania Champions League. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, no to Benfica Lizbona wygrała 5-1 z klubem Bruges. No tutaj zachwycił mnie Ramos, który zdobył bramkę. Ogólnie Portugalczycy fenomenalnie zagrali, ten zespół z Lizbony zachwycał nas w rozgrywkach grupowych. No i właśnie Benfica i także do tego jeszcze Chelsea Londyn, to są pierwsi ćwierćfinaliści Champions League. Ciekawe, jak będą wyglądać kolejne pary. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w kolejnym odcinku specjalnie dla was skomentuję spotkanie Bayern Monachium Paris Saint-Germain. Na ten mecz ostrzę sobie zęby. No i także Milan kontra Tottenham. To tyle, jeżeli chodzi o te sprawy bieżące. Zachęcam was, moi drodzy, do komentowania. Jestem ciekaw, które spotkanie oglądaliście. Czy wybraliście ten mecz Klub Bruges kontra Benfica Lizbona, czy tak jak ja, Chelsea Londyn kontra Borussia Dortmund. Ja powiem wam szczerze, że w czasie tego spotkania dobrze się bawiłem. To była uczta futbolu, kiedy właśnie tak wyrównane dwa zespoły ze sobą się mierzą. O tym, kto awansuje do kolejnej rundy, decydują detale, skuteczność. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą fazę Champions League, tym razem jednak to The Blues byli skuteczniejsi, moi drodzy. Może w następnym sezonie Borussia Dortmund sukces lepiej się zaprezentuje w Champions League, bo biorąc pod uwagę, że to jest młoda drużyna, gdzie gra Jude Bellingham, jeszcze Reina jest do tego, Ademi, jeszcze kilku innych piłkarzy, biorąc pod uwagę też starszego Royce'a czy Hummelsa, ta drużyna może w kolejnych latach jakby w Champions League może namieszać, moi drodzy. Jeśli podobał się wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję, a tym, którzy nie subskrybują, to zachęcam do subskrypcji. Jeżeli możecie, to udostępniajcie moje materiały. Dzięki temu tutaj grono pasjonatów piłki nożnej, futbolu na sporcie będzie się powiększać, moje materiały będą coraz lepsze. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Do zobaczenia wkrótce.